Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was na kosmetyczną piątkę kwietnia i mam dzisiaj takie petardy, że po prostu można odlecieć w kosmos. Ale od początku. Piątka kosmetyczna, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to jest to taki format, w którym mówię o produktach kosmetycznych, które zwróciły moją uwagę w danym miesiącu w sposób pozytywny lub w sposób negatywny, które przetestowałam i mogę Wam polecić albo odradzić. Także jeżeli jesteście ciekawe, o czym będę mówiła tym razem, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Oczywiście możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zaczynamy! A zacznę od pielęgnacji oczywiście i pierwszy produkt, właściwie pierwsza taka mała grupka produktów, bo jest jeden z nich ulubiony, ale wspomnę Wam też o innych, to są balsamy do ust Tisane, a właściwie Tisane, ale łatwiej mi jest powiedzieć Tisane, wiem dlaczego Tisane. I słuchajcie, mój ulubieniec ostatni to jest to mikro maleństwo, czyli taki balsam w tubce. Ja dostałam przesyłkę od marki Tisane właśnie i tam było dużo różnych wersji produktów i na przykład taka tradycja, no to wiecie, ten tradycyjny balsam chyba Tisane każdy zna, taki w słoiczku. Dostałam też wersję między innymi z filtrem UV, czyli bardzo fajną na lato. Jeżeli lato się w tym roku odbędzie, to będzie idealny. Szczerze to brakowało mi właśnie takiego balsamu do ust właśnie z filtrem UV. Jakoś w tamtym roku już zaczęłam się zastanawiać, może bym sobie coś takiego sprawiła, bo w sumie no usta jakby nie było też się opalają, a zdarzyło mi się już je za bardzo opalić. Także mam jeszcze coś takiego, ale to jest moja ulubiona wersja na ten moment, ponieważ to jest taka tubeczka, którą sobie wyciskacie i macie niewielką ilość produktu, którą po prostu możecie sobie wsmarować w usta. Ja mam w tym momencie też tak, że od noszenia tych masek wszystkich dzieje mi się tak z ustami, że one zaczynają mnie piec, jak są pod maską i się tak przesuszają. Niby tam chuchamy i tak dalej, ale usta mi się przesuszają, więc muszę mieć praktycznie przez cały czas, a jak już wychodzę gdzieś w masce do sklepu czy gdzieś, muszę mieć posmarowane usta czymś takim pod maską. I jeżeli chodzi o te produkty, to w ogóle jeszcze taki story time, bo to nie jest dla mnie pierwszyzna. Ja markę Tisane znam od lat 17-18, ponieważ miałam w liceum taką przyjaciółkę, Kaję. Pozdrawiam Cię, Kaję, jeżeli mnie oglądasz. Chociaż wątpię, ale może, bo już jakoś nam się tam lata temu ten kontakt urwał. Kaja właśnie była wielką fanką marki Tisane i zawsze wszystkim ją polecała i za jej namową właśnie kupiłam wtedy w liceum jeszcze, Jezus, to było tyle lat temu, tą wersję w słoiczku. Może było wtedy więcej wersji, ale ona miała tą i ja też kupiłam tą, bo mi tą poleciła. I Kaja miała piękne, słuchajcie, usta, ogromne, pełne, więc takie usta zazwyczaj dużo bardziej pierzchną. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie. Im większa jest powierzchnia ust, tym bardziej po prostu pierzchną. I zawsze sobie radziła z tym Tisane i zawsze miała piękne usta. Już w ogóle była cała śliczna dziewczyna, nie ujmujmy jej tutaj, bo wyglądała, wiecie, jak baletnica i buzię miała jak elf. Także Kaja, prześliczna, tak. Zaczęłam się zachwycać moją przyjaciółką, ale naprawdę była prześliczna, słuchajcie. No i właśnie to było takie moje pierwsze zetknięcie się z Tisane. Tak, i widzicie, story time Wam trochę zrobiłam. A jeżeli chodzi o te balsamy, to ważna jest jeszcze jedna rzecz, o ile nie najważniejsza właściwie dla Was informacyjnie, to są produkty ziołowe. To są produkty przepełnione po prostu ziołami. To są produkty przepełnione naturalnymi, dobroczynnymi, dobre słowo użyłam, tak, dobroczynnymi składnikami. Nawet na stronę Tisane sobie możecie wejść i zobaczyć po prostu, czego oni używają do tych balsamów. Także to jest bardzo duży plus, bo to jest coś, czego używamy na ustach, coś, co zjadamy chcąc, nie chcąc. No i lepiej, żeby to było jednak bardziej naturalne. Drugi produkt z pielęgnacji, który mam, to jest taki produkt, który nie do końca mnie zadowolił, a mianowicie. Unique Beta Glucan Daily Moisture Cream. I to jest coś, co dostałam od YesStyle'a z kolei, na zasadzie barterowej, żebym przetestowała i wypowiedziała się w filmie. Oczywiście też mam dowolność, bo ja tylko tak z góry zakładam, że mam dowolność wypowiadania się o produktach, które pokazuję, które od kogoś dostanę. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten krem, to z nim by było wszystko fajnie, bo on jest praktycznie bezzapachowy. Tak, on jest bezzapachowy, ma taką konsystencję, ja wiem, taki trochę jak kremik glicerynowy. Tutaj składowo już nie mamy aż tak fajnie, jak przy na przykład Tisane, czy przy jakichś organicznych produktach, czy naturalnych, bo wiadomo, że koreańskie kosmetyki mają te składy troszkę bardziej naładowane chemią. Jeżeli chodzi o ten krem, to on rzeczywiście bardzo dobrze nawilża, bo on jest nawilżający i dba o nasze wrinkles, czyli zmarszczki. I rzeczywiście
jest fajny, ale tylko znowu na noc dla mnie. Ja nie wiem, ja mam jakąś obsesję z kremami, że nie mogą być po prostu takie tłuste i klejące na twarzy w ciągu dnia, nawet jak nakładam podkład, nawet jak nakładam inne rzeczy na wierzch, no nie mogę tego, jakoś tego bardzo nie lubię. I oczywiście on się nadaje na dzień, ale według mnie troszkę twarz się szybciej wytłuszcza niż bym chciała po prostu. Także krem jest spoko, ale dla mnie tylko na noc. Jeżeli miałabym z kolei coś polecić, bo to tak jak mówię, to jest takie o, powiedzmy. Jeżeli miałabym Wam coś polecić z kremów, to w ostatnim filmie koreańskim mówiłam o bardzo fajnym kremie z Klawu, tak się ta marka nazywa, to możecie sobie tam zajrzeć, jest po prostu petardyczny, sztosowy i tamten polecam dużo, dużo bardziej, tamten mi się bardziej po prostu dużo podoba niż ten. I słuchajcie, coś z przełomu teraz pielęgnacji i z przełomu makijażu i mówię o tym trzeci raz. Pierwszy raz o tym mówiłam, jak robiłam ten makijaż, drugi raz o tym mówiłam w filmie właśnie koreańskim, ale muszę powiedzieć o tym jeszcze raz, dlatego że jeżeli nie dotarłyście do tamtych filmów, to musicie to wiedzieć. I to jest Misha Perfect Cover BB Cream, mój ulubieniec. Ja się śmieję, bo jakby zakładam, że duża część z Was ogląda tak jakby te formaty wszystkie i nagle słyszę po raz trzeci to samo w przeciągu tam miesiąca. No to jest takie, no okej, ale dobra, słuchajcie. Tak, Misha Perfect Cover BB Cream. Najlepszy krem BB do twarzy, który wygląda jak druga skóra. Jest rewelacyjny. Ja mam kolor 21, to jest Light Beige. Jest rewelacyjny, oczywiście troszkę, że tak powiem, mniej wytrzymały niż podkład na twarzy przez cały dzień. Troszeczkę szybciej się ściera, krycie ma dobre według mnie, bardzo dobre nawet jak na krem BB i powiedziałabym, że on jest dużo, dużo na przykład lepszy od tego BB z Bourjois, który bardzo lubiłam, Healthy Mix swego czasu. No wiadomo, to jest marka koreańska, więc oni wiedzą jak robić BB, po prostu. Bardzo fajny, mówiłam o nim dużo w koreańskim filmie, możecie zobaczyć też jak go testowałam właśnie robiąc makijaż kosmetykami do makijażu koreańskim i zajrzyjcie sobie na tamte filmy, bo ja nie chcę tutaj po prostu, wiecie, się rozgadywać i rozgadywać i rozgadywać, także bardzo, bardzo fajna rzecz i dużo z Was też potwierdzało mi w komentarzach zarówno pod jednym filmem, jak i pod drugim filmem, że rzeczywiście Wam też się świetnie sprawdza, aczkolwiek są osoby, które mówiły, że może zapychać, ale są też osoby, które właściwie nie mówiły, tylko pisały, że mają tendencję do zapychania, a ich nie zapchał, więc gdzieś prawda jest po środku. Dla mnie jest rewelacyjny. Największy sztos oczywiście zostawiam na sam koniec, ale teraz też wrócę do czegoś, co testowałam na kanale ostatnio i to są Turbo Magic Pigmenty z Constance Carroll. Ja mam dwa. I co to jest Turbo Magic Pigment? A nazwa sama mniej więcej Was kieruje w kierunku pewnego polskiego sklepu, który też ma Turbo Pigmenty. Tak. To są generalnie odpowiedniki turbopigmentów, tylko że tańsze i w innych kolorach. Jest mniejszy wybór kolorystyczny, ale generalnie ja nie zauważyłam większej różnicy, może oprócz tego, że te troszkę mniej się osypują po twarzy. Turbo Magic Pigmenty to są takie pigmenty jak z Glam Shopu, turbopigmenty po prostu. Widzicie dzisiaj zresztą na środku mojej powieki to. To jest coś takiego. Tutaj mam na przykład jeden. 15. To są takie błyski, no powiedzmy mega imprezowe już, bo no niekoniecznie może na co dzień. To są takie błyski, które dają Waszemu makijażowi totalne turbo. Także chciałam Wam to jeszcze raz pokazać, bo być może do tamtego testu też nie dotarłyście. Rewelacyjne są według mnie po prostu, też bardzo dobre, aczkolwiek ja jestem osobą, która nie lubi osypu na twarzy, więc jak mówię, że są rewelacyjne, to są tak samo rewelacyjne jak turbo pigmenty z Glam Shopu, według mnie. A czy to jest idealny, że tak powiem, idealna formuła dla mnie? Niekoniecznie, ale efekt dają nieziemski. A teraz największy sztos makijażowy i chyba tak ogólnie w dzisiejszym filmie, to jest coś, co wcale nie jest nowością. To jest coś, co wypatrzyłam, jak się pojawiło w, bodajże w tamtym roku, ale teraz jest zniżka i to fajna zniżka. Tak, słuchajcie, po moim ukochanym rozświetlaczu Stune Wet Light, którego używam non-stop, nie użyłam innego rozświetlacza, już to powtarzam drugi raz w kolejnym filmie, ale odkąd go mam, nie użyłam żadnego innego rozświetlacza, po prostu. Przyszła kolejna paletę Tropical Rhythm Tune i Daniel Sobieśniewski. Słuchajcie, jeżeli szukałyście, bądź szukacie, bądź myślicie nad kolorową paletą, która jest rewelacyjna, która jest
niesamowita, że aż mnie przytyka, to to jest właśnie to. To jest, tak, to jest ta paleta. Tu są takie kolory, że po prostu mi cieknie ślina. To są pięknie nasycone kolory, to jest pięknie skomponowana paleta. To jest paleta, która się tak niesamowicie miesza ze sobą, w sensie te odcienie. Słuchajcie, ja nie widziałam czegoś takiego. Dla mnie tak jakby to przybiło nawet kolorowe jakieś cienie Anastazji, bo te cienie są po prostu dużo lepsze. Pigmentacja tutaj jest torpedyczna, tutaj nie ma cienia, do którego miałabym jakiekolwiek zastrzeżenia. Jeżeli pracuje się z nimi oczywiście we w miarę poprawny sposób. Ja ich używałam zarówno na przypudrowaną powiekę całą, jak i na korektor, na różne sposoby. Dzisiaj też mam makijaż zrobiony, już kolejny kolorowy makijaż tą paletą, ale po prostu ona jest przecudowna. I słuchajcie, mamy tutaj 16 cieni, mamy cały rząd na dole do bazowego makijażu, piękne kolory, nie za ciepłe, nie za chłodne, przepiękne po prostu. Mamy czerń, mamy prawie że biel, takie jasne ekri. Mamy tutaj dwa rzędy takich kolorów w paletach właśnie, no po prostu tęczowych, od żółci do ciemnej zieleni, do takiego ciemnego turkusu właściwie i tu od fioletu do ciemnego granatu. Fajne jest to, że te kolory są uzupełniające, bo nawet jak pojedziecie w takiej kolejności po powiece, to macie pełny makijaż. Jeżeli chodzi na przykład o ten fioletowy i ten niebieski, to tutaj mamy odpowiadające im takie, którymi można je przyciemnić. I tutaj z tym turkusem jest to samo. Jeżeli chodzi o górny rząd, to to jest akurat dla mnie najmniej interesujący rząd. Może poza tym różem, dlatego że pomarańcze to nie do końca jest też moja bajka, muszę mieć na nie klimat. Ale ta paleta w tym momencie kosztuje na Tune 69,90, chyba kosztowała 149 i to jest po prostu coś pięknego. Wiem, że się strasznie podniecam, ale ona jest po prostu rewelacyjna, ta paleta. I jest jeszcze Botanical Melody, taka w neutralnych barwach i powiem Wam, że też bardzo mnie kusi. Ale to, to jest totalny sztos i mówię Wam to po prostu z ręką na sercu, że te maty, bo to są wszystko maty, te kolory, one biją nawet Anastazję na głowę, a ja bardzo Anastazję lubię. One mają taką trochę bardziej suchą formułę i ja wolę z nimi pracować topując je na powiece niż rozcierając, bo nie potrafię tego po prostu robić. Ja wolę tak po troszeczku budować to, co mam na oku, niż wiecie, ciapnąć i rozcierać. Jakoś nie przekonuje mnie to, nie mam może takiej wprawy w ręce i dlatego wolę mniejszym pędzlem się pobawić. Ale to jest coś cudownego. To jest najpiękniejsza i najlepsza jakościowo kolorowa paleta, z jaką miałam do czynienia. A ja kolorowe palety lubię i może nie mam ich jakoś strasznie dużo, ale no, ta bije wszystko na głowę. Także Tune i Daniel Sobieśniewski zrobili niesamowitą robotę jakiś rok temu pewnie. No ale ja dopiero teraz mam okazję się tym popodniecać. Także słuchajcie, sztos i kocham. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się jutro. Pa!